Polskie Radio Białystok przedstawia reportaż Anny Bogdanowicz Pamięć w kamieniu wykuta. Pomnik widziałem. Z tymi nazwiskami to o ten chodzi? Duży, duży, duży. Te 2 tony to na pewno ma jak nie lepiej. No to ła. Po wojnie tutaj był przywieziony. Za czasów Polski Ludowej już. No ale z jakiego powodu? Nie wiem kto to. Nikt się tak zbytnio nie interesował. Przywieźli, postawili i koniec. Kamień, kamień. I cała sprawa. Ten kamień nie jest martwy. On nie jest martwy. On żyje. Bo przez 70 lat zawsze leżą tu kwiaty. Przez 70 lat czyjeś ręce zapalają znicze. I dzisiaj, proszę, leżą kwiaty, palą się znicze. To chyba coś mówi. To jest chyba jakiś dowód. Ten kamień był kilkakrotnie aresztowany. Miner dostał polecenie i miny, żeby go rozsadzić. Tu przecież UB o wszystkim wiedziało. Historia samego kamienia to są lata 50., kiedy on znalazł swoje miejsce wreszcie na cmentarzu w Barsznikach. Natomiast jest ściśle związany z Piotrem Szyryńskim seniorem. To jest bardzo ciekawa postać. Polak, patriota, peowiak, piłsudczyk. Więc i powstanie sejneńskie, i wojna roku 1920, i wreszcie to, co się stało po 1 września 1939 roku. Wojna z Niemcami i wojna z Sowietami, tak? Piotr Szyryński junior, przez to, że wychowywał się w takim, a nie innym domu, w tradycji jak najbardziej patriotycznej, polskiej, również przystąpił do konspiracji w latach II wojny światowej i w związku z tym też siłą rzeczy, no, z ojca na syna można powiedzieć przeszło. Zresztą to jest taka ciekawa rodzina, ponieważ tam oni byli mocno zaangażowani w działalność niepodległościową. To są jeszcze lata powstania bodajże styczniowego i tak jak pan Piotr swego czasu stwierdził, on może będzie pierwszym Szyryńskim, który umrze we własnym łóżku. Jesteśmy przed szkołą w Berznikach i to jest ich pierwszy grób i to jest tylko cokół. Chcieliśmy pomnik tu postawić na 70-lecie. Mamy już kamień, mamy kamieniarza, wszystko jest, tylko zabrakło nam funduszy. Tym, co szli do Boga, wołając do nas słowami, jeszcze Polska nie zginęła. To są ostatnie słowa wypowiedziane przez mego ojca, kiedy już miał petlę na szyi. 18 maja 1944 roku. Straciono razem 20 osób, bo to była elita ruchu oporu, bo byli tam ludzie, którzy w konspiracji no, zajmowali wyższe stanowiska. Ojciec był wójtem w Berznikach. I właśnie tę egzekucję tu przeprowadzono, żeby zastraszyć i steroryzować miejscową ludność. Egzekucję dokonało gestapo suwalskie rękami Ukraińców. Mimo, że to już 70 lat, 3 pokolenia, ale wszystko pamiętam. Tu na tym placu stali szubienice. Tutaj oni przecież byli bici nawet. Przecież pamiętam te kałuże krwi. Dla mnie to jakby było wczoraj, bo ja jestem synem Piotra Szyryńskiego, tego, który tutaj zginął. I też się nazywam Piotr. Też Piotr Szyryński. O. No niestety już żyjących ludzi prawie nie ma. Ja jestem chyba ostatnim świadkiem tych wydarzeń, co tutaj były. 90 lat to się liczy w życiu ludzkim, prawda? Ja wtedy miałem lat 18, no to jeżeli ktoś był dojrzałym mężczyzną wtedy, to już niestety musiał odejść. Musiał odejść. Pamiętam, no miałem wtedy 14 lat. To było w niedzielę, około chyba 11. Niemcy tutaj, był
posterunek celników, a tam, gdzie stara gmina, to żandarmeria. No i rano Niemcy chodzili, wyganiali wszystkich mieszkańców Berżnik i nikt nie wiedział czego. To mężczyźni uciekli do lasu, kto mógł. A kto bliżej mieszkał szkoły, no ten musiał iść, a dzieci również. Ale słuchy byli przed tym od ludzi, bo był to przemyt, samogon z Litwy tu nosili. A Niemcy tego nie lubili. No jeden taki niedaleki sąsiad, rzekomo, ubił Niemca jednego. Tu na granicy, jak przekraczał. No Niemcy powiedzieli, że w tej wsi 20 rozstrzelają czy powieszą. No i wtedy jak ci Niemcy zygnali tych ludzi, a to za jakieś parę, ja wiem, może godzinę więcej, dwa samochody ciężarowe od strony Sejn przyjechali, nazywali Czarne Budy, a jeszcze koło szkoły dwie takie szubienice były. No i te samochody podjechali tyłem do tych szubienic, pętli nakładali na szyję, no i później jak już założyli, to ten samochód odjeżdżał i ci ludzie spadali tak jak z drzewa liście. Pamiętam gdzieś, dużo ludzi było, którzy krzyczał coś. Polska nie żyje czy co, ale ta trochę dalej stale chyba to było. Moja ciotka to tam była, nie żyje, a ja to nie, dowiedziałem się już na jutro, wieczorem, jak pozakopali ich do tego. Mój ojciec powieszony został, ale pod Nowinko, powiat Augustów tam. A tutaj to nie, to z rodziny mojej nie, tylko... Znałem tego Szyrynskiego tutaj, co był powieszony tu w Brznikach. Bo to Niemcy jeszcze tam w szkole dużo było. Ubikacja taka duża była, za szkoła zrobiona. To przewrócili ją na bok i taki rów. I tak ciągali. Za nogi, za ręce. Wrzucali do tego rowu. A ci, co skute byli, Niemcy nie mogli znaleźć kluczyka od kadańków. To sąsiad taki, że on nie żyje. Siekiera przyniósł i popcił do ręce i zdjął. Te kajdanki ode Niemcowi. To widziałem na własne oczy. Ojciec mój był skuty, więc przyniesiono siekierę po prostu i odrąbano tą rękę, no i wwalono tam. Nie tylko, że ich stracono, ale sprofanowano, bo po egzekucji Ukraińcy zdjęli te zwłoki z tych petel, ubrania te... Szaty z nich darli, później roznosili, też sprzedawali na wódki. I tak niby ta sprawa się skończyła. Ten budynek to nie jest zwykła szkoła. Pani zobaczy na patrona. Tak, szkoła oni... podstawowa imienia Piotra Szyryńskiego w Berżnikach. Tak. Mój ojciec tutaj się znacznie do tego przyczynił, bo był wójtem. To był rok 37. Wziął łówę, kartkę papieru i sam narysował projekt nowego budynku. I ten projekt zaczął realizować. 38 rok to już stało piętro i już ludzie zaciągali krokwie. Dach z blachy, zrobili stolarkę i szkoła miała rozpocząć działalność 1 września 1939 roku. Kiedy miały zadzwonić dzwonek szkolny, wybuchła wojna. I tak ta szkoła nie została w 1939 roku otwarta i czekała aż do 1947 roku, dopiero po wojnie. Tata już nie żył, tak. I teraz tą szkołę zamknięto, nie ma tu dzieci. Ale szkoła stoi. Jaki może być większy pomnik tutaj, na tym miejscu, na tym placu, jeżeli nie biegająca młodzież, która by się uczyła prawdziwej, nowej historii, która tu się odbyła. Berzyniki jest to przyczółek polski od wielu set lat. To jest miasto królowej Bony. Nie ma wydarzeń w historii narodu i państwa polskiego, która by się tędy nie przewaliła przez Berzniki. To jest wspaniała historia, niestety
nieudokumentowana, nikt nie pisze, nikt nie mówi. Ja zawsze namawiam młodych absolwentów, którzy idą na studia historii, nie szukajcie jakichś tam tematów po Polsce, przyjdźcie tu, opracujcie historię tej ziemi. No ale niestety jakoś dotychczas jeszcze nikt poważnie się nie zabrał. A chcecie zobaczyć, jak wyglądało tamte miejsce? No cóż, teraz już tam nie ma śladu, bo trawa zarosła. Oto tutaj ta latryna była. To jest ich pierwsza mogiła i ona chyba też powinna być jakoś tam oznakowana. No ale kto o tym teraz pamięta? Już niestety tylko ja pamiętam. Te zwłoki się rozsypywały i część ich tutaj zostało. Możemy pomilczeć sekundę nad tym tylko. Był taki projekt, żeby ich stąd nie ruszać, żeby tu pozostawić. Ale mama powiedziała, że mój mąż nie będzie leżał w latrynie niemieckiej. I postanowiła stąd ich zabrać. Za parę miesięcy, to było już, prawda, w lipcu, Niemcy stąd uciekli, a w październiku mama moja uzyskała pozwolenie na ekshumację. I też to dla mnie jest taki moment w życiu niezapomniany. Kiedy odkryto tą latrynę, ten dół, zaczął się wydobywać niesamowity fetor. Ludzie, którzy tam byli, uciekli z dolu, tam nikt nie chciał wejść. Tak, pamiętam dobrze. Byłem przy wykopie tych, bo byli po 6 miesiącach, 5, jeszcze ciała były, już tak łamali się, bliźnie byli pochowane. Tak mściwo tak było, że nie, to nie pomagałem, nie powiem, nie pochwalę się, że... No nikt nie chciał wejść, ale my z bratem weszliśmy. Tam i własnymi rękami to wszystkie te zwłoki, my we dwójkę wszystkie wyjęliśmy, no bo przecież tam był nasz ojciec. Były zmieszane, rozpoznawaliśmy tylko po bieliźnie, po łańcuszku, po jakimś medaliku. Układaliśmy to na, delikatnie tak na prześcieradle i w tych prześcieradlach kładliśmy wzdłuż tamtej drogi, co tam idzie. Na rodziny, które zjechali się, chodzili wzdłuż i każdy chciał poznać swego, rozpoznać, ale było trudno. I pewien moment zostaje mi w pamięci taki. Matka najmłodszego tego Antosia Pawłowskiego, miał 17 lat chłopak, chodziła wzdłuż tych ofiar i sama sobie wymawiała i powtarzała ciągle, mego syna tu nie ma. Ale w pewnym momencie przy jednym z ciał, przy rękawie odsłonił się guzik. I kiedy ta matka zobaczyła, od razu z jękiem padła na kolana i mówiła, Jezu, to ja ten guziczek przyszyłem swemu synowi. No to tak wyglądała ekshumacja. My ojca ciało, bo miał rękę odrębaną i po budowie czaszki, po bielizny, to bez żadnego kłopotu myśmy ojca rozpoznali. Ale w 7 nie mogli rozpoznać. My wiemy, że to nasi ludzie byli, oczywiście, że nasi, tylko nie wiedzieliśmy, jak się oni nazywają. Ciała te zostały ułożone w 20 trumnach. Te trumny wykonali podkomendni mego ojca. Polska organizacja wojskowa, zorganizowana przez Piłsudskiego. I ona tu działała. I ci jego podkomendni te trumny wykonali w tartaku w Gibach, tu przywieźli, ustawili. Następnego dnia no, odbyło się tu uroczyste nabożeństwo. Piękny ołtarz, to miejscowe społeczeństwo to zorganizowało. W uroczystym pochodzie zaniesiono je na cmentarz i tam przy kaplicy pochowano we wspólnym grobie. Zaraz tam pojedziemy. Później rok, wiadomo, czarna noc stalinizmu. Tamta mogiła była przeklęta. Tam przecież leżeli zdrajcy, wrogowie Polski. Doszło do tego, że rodzony syn bał się przyznać się, że tam ojciec jego leży. Rodziny nie przyznawały się. Po prostu się bali. Dzisiaj młodzi sobie nie wyobrażają, co to był za terror. Wtedy można było za najmniejsze głupstwo życie stracić. To był grób nieoznaczony.
Szyryńscy byli ostoją polskości, no na tym skrawku takim mocno przemieszanym kulturowo. Polacy, Litwini, też Tatarzy szyryńscy, przecież to jest, można powiedzieć, szlachta tatarska, która została osadzona na początku XVI wieku. Zresztą Tatarzy zawsze byli wierni Rzeczpospolitej. Tutaj na Suwalszczyznę ta polskość przyszła bardzo późno. Rodzina miała problem, bo wypadałoby ojcu Piotrowi, seniorowi, postawić jakiś godny pomnik. Z drugiej strony mogiła, która powstawała w latach 57-58, to są już lata odwilży gomułkowskie, kiedy to zmieniła się władza i w Związku Sowieckim i w Polsce. Na chwilę zapanował pewien luz. I w związku z tym w tym okresie decyzja rodziny Szyryńskich, by ojcu postawić pomnik, tak żeby ten nagrobek różnił się od wszystkich innych. Wreszcie cała epopeja tego kamienia, zanim on trafił na miejsce, właściwie na miejsce spoczynku, czyli na cmentarz. Wchodzimy na cmentarz Berznicki. Tu jest grób mojej mamy, Julii Szyryńskiej. Leży u stóp swego męża, Piotra Szyryńskiego, mego ojca. A to jest grób tych ofiar, którzy zostali straceni przed szkołą w Berznikach. Ojciec mój był tutaj pełnomocnikiem rządu na Suwalszczyznę, polskiego rządu, tak, w czasie okupacji. O tym nikt nigdy się nie dowiedział i nikt nigdy nie ujawnił, ale dzisiaj już mogę to powiedzieć. No byli tutaj i młodzi chłopcy, proszę zobaczyć. Pawłowski lat 17, Antoni lat 19, lat 18. Wszystko to młodzi ludzie, a mój tata miał lat 54. Jeszcze do dzisiaj trudno by było nawet zebrać daty urodzeń. O trzech rodziny nie podali, nie poczuwają się jakoś do obowiązku, żeby podać mi ich daty urodzenia dokładnie. No ale nic, nazwisko jest, pamięć jakaś jest. To jest napis: dla ciebie, Polsko, i twojej chwały polegli w męczeńskiej walce z wrogiem o wolność i honor. 18 maja 1944 roku w Berznikach, powiat Sejny. To jest słup, metr na metr u podstawy, 2 metry w górę. Taki obelisk. 4 płaszczyzny, a zwieńczony to jest krzyżem. I na tych płaszczyznach są nazwiska, a z tyłu jest nazwisko fundatora. Mama nie chciała, ale władze później już po wszystkim zaczęli rozpuszczać famę, że to władze ludowe ten pomnik postawiły z funduszu. No to mama, chcąc zadać klam temu, kazała wybić tego fundatora, Julia Szyryńska. Nam zależało z mamą na tym, żeby to był jeden glas trwały. I znaleźliśmy go u podnóża Krzemieniuchy. To jest najwyższa góra na Suwalszczyźnie, Krzemieniucha. I tam ten kamień został wykopany i tam częściowo obrobiony. Ale tylko częściowo. Został wydany przez władze komunistyczne rozkaz, żeby go rozbić na tłuczeń. Ukradliśmy go wieczorem. A to nie takie łatwe, to nie kamuszek. On ponad 10 ton mógł ważyć. Ale jak go wziąć? No czym? To myśmy wycięli 2 potężne, grube wierzby i zrobiliśmy sanki. I w kamieniołomach pracował staliniec, taki duży buldożer. No i podeszliśmy do tego operatora i mówimy: panie, zaciągnij nas to do Suwalk. No on z początku mówi: panie, ja nie mogę. I ja mówię: no tak, pan kamienia może nie może zawieść, ale drogę odśnieżyć to pan może. A że przy okazji pan ten kamuszek zaczepi, go zaciągnie, no to inna sprawa. To nie jest tak daleko, to tam kilkanaście kilometrów, ale on spalił cały olej, zanim zawlekliśmy go do Suwalk. No i tam on został, ten kamieniarz chciał dalej go obrabiać. Sikorski Szczepan. To jest rodzina spokrewniona z Aleksandrą Piłsudską, żoną Piłsudskiego. I tam wtedy się zjawił komornik i powiedział: kamień jest ten aresztowany, bo został skradziony. To on zalepił taki papierowy jak znaczek, no trochę większy niż pocztowy. Ale wtedy znowu tu jakieś duchy tych poległych nam pomagały, bo wtedy była budowa drogi z Szyplic, to znaczy z granicy tu do Augustowa, strategiczna droga. A kierownikiem budowy tego był oficer generała Wilka z Wilna.
tego partyzanta. Ja do niego poszłem i mówię, panie, no niechaj pan coś nam poratuje, żeby tutaj... On popatrzył, mówi, tak, co ja mogę zrobić? Mówi, dam wam Tatrę, ale żeby o 6 rano ta Tatra była z powrotem na parkingu u mnie. I my ten kamuszek załadowaliśmy, a myśmy nie mieli żadnego sprzętu, tylko mieliśmy ręczne lewary do dyspozycji, ale to wszystko zostało pokonane, zrobiliśmy to wszystko. No i przywieźliśmy do mamy, do naszego gospodarstwa, do poseny, schowaliśmy go w stodole, w slomie. Ale na trzeci dzień przylatuje komornik, przylatuje prokurator do mamy, pretensje, pani ukradła kamień, gdzie on jest. A mama z grupy frazy, ja nic o niczym nie wiem. Kiedy ubowiec kazał dla tych milicjantów szukać, robić rewizję, to oni szukali. Jak to możliwe, żeby nie znaleźć 10-tonowego kamienia, prawda? To niemożliwe, żeby nie znaleźli. A oni nie znaleźli. No i zaczęli, oni nie chcieli znaleźć. No i przez całą zimę, od stycznia do maja, ten kamień u nas w stodole ci kamieniarze obrabiali. U nas spali, nocowali, mama ich karmiła, robiła. I tak konspiracyjnie w stodole ten kamień został obrobiony. To nie jest jakimś mechanicznym dlutem. To jest młoteczek i dlutko. To jest wykute ręcznie. Jego widziałem jeszcze w dzikim stanie. Całą zimę to stukał się ten pan młotkiem i myselkiem. To ja zachodziłem tam w pasejnelach. Taki Sikorski robił. On nie żyje. Nie wiem kto, panie, to starszy pan. Ja był młodzik, nie wiem, tylko mnie ciekawiło, on nie odganiał. To... Nie był on tak symetrycznie piękny, tylko był dziki, zwyczajny kamień. A teraz stoi na cmentarzu, wykute nazwiska. Polacy wszyscy to byli Polacy. W AK wszyscy byli, służyli prawie. Stare historie, jak to mówią. Bolesne ta, no dobrze. Pamięć choć jest tu typu, po tych jeszcze pozostała, po tych patriotach wszystkich. Byłem, jak ten stawili pomnik. Na początku szedł krzyż, a po bokach dwa sztandary wzięte z katedry synejskiej, biało-czerwone flagi, czterech księży, młodzież z wiankami, instytucje z wiankami, ze sztandarami. Kiedy krzyż był już tu na cmentarzu, to koniec tego pochodu był jeszcze tam koło szkoły. To jest prawie pół kilometra. Ogromna manifestacja. Przyjechali i dziennikarze. Patrzyli z boku i mówili, co tu się dzieje. Nie rozumieli, co się w Polsce dzieje. No ale działo się i stało się. Pomnik stanął, został wyświęcony, no i nikt go już nie rozsadzi, nikt nie może. Ale mogiła ta w dalszym ciągu była mogilą wyklętą. Leżeli tam bandyci, wrogowie polscy, zdrajcy i tak dalej. Tak oni byli traktowani, łakowcy oczywiście. No widzisz, tata, przez 70 lat leżą tu kwiaty i palą się znicze. Społeczeństwo nie zapomina. I zawsze jakieś biało-czerwone barwy tutaj są. Był to reportaż Anny Bogdanowicz, Pamięć w kamieniu wykuta. Mówili Piotr Szyryński, syn, Stefan Malinowski, Franciszek Wowak i Romuald Miszkiel, świadkowie wydarzeń, oraz historyk Paweł Kalisz, białostocki oddział IPN.